wieczór. Witam Państwa na pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener Krakowi, pan Michał Probierz. Panie trenerze, proszę o kilka słów komentarza po tym spotkaniu. No to co, przez 7 miesięcy odrabialiśmy i walczyliśmy o to, żeby dostać się do tej górnej ósemki, to w 7 dni teraz straciliśmy wszystko i to cała pewność siebie, całe widać po prostu te 3 porażki spowodowały to, że każda teraz sytuacja gdzieś, ci zawodnicy mają bardzo dużo niepewności. Zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie, mieliśmy swoją sytuację zaraz na początku, później rzut karny zupełnie przypadkowy i na pewno trochę zmienił te losy meczu. Później mieliśmy moment, że nie potrafiliśmy uporządkować piłki, Piast był, widać, że jest na fali, że to im sprawia przyjemność ta gra i narzuciliśmy też wysokie tempo grania, chcieliśmy tak zmusić Piasta do tego, no i później wyrównaliśmy z rzutu karnego, gdzie mieliśmy później swoje też szanse jeszcze lepiej dograć, ale nie wykorzystaliśmy tego. Drugą połowę zaczęliśmy trochę w zmienionym ustawieniu i wiadomo, że to graliśmy z zespołem, który jest u góry w tabeli i też jakiej sytuacji stwarzać będzie i było bardzo wyrównane spotkanie i przechyliło szale przy rzucie różnym. Ustawienie nasze, popełniliśmy błąd i otwarliśmy dla Piasta ten mecz, który był już z dużo, dużo łatwiej. Później mieliśmy swoje sytuacje, ale za mało mimo wszystko, widać, że skrzydłowi nasi te dogrania, które były, nie były aż takie. No mieliśmy jeszcze 2 sytuacje, które mogliśmy wykorzystać. No, z mojej perspektywy dla mnie jest ewidentny rzut karny na Heliku i powinna być sytuacja na 2-2, gdzie nadepnął Helika, no to, że nierozważnie, no to już jest jego problem, a nie zawodnika, który chce skakać do głowy, no ale sędzia taką podjął decyzję i straciliśmy w końcówce bardzo głupią bramkę i to pokazuje, że jak jest zespół, który walczy, bo mamy zespół taki, który walczył cały czas i stawialiśmy, graliśmy do zera, nie potrafimy teraz zagrać do zera i to po prostu na zmęczeniu, które jest w tych meczach, pokazuje, że po prostu brakuje nam tak zwanej jakości, jeżeli chodzi o pewne elementy właśnie, żeby spokoju wprowadzić i tu dzisiaj Piast pokazał, wypunktował nas jak bokser, jeżeli chodzi o wygranie to spotkanie. Dziękuję bardzo. Trener jest do Państwa dyspozycji. Jeśli mają Państwo pytania, proszę się przedstawić i pytania proszę dodać do mikrofonu. No to jest akurat, no są różne sytuacje, no tu na to nie mamy wpływu, sędzia tak dawał kartki, że dostało tych 2 zawodników, wiadomo, że w którymś meczu będą zagrożeni, no mamy teraz tydzień, mamy teraz kilka dni na to, żeby to przygotować, na pewno też zmianę jedną zrobiliśmy ze względu na to, żeby Bojan nie dostał czerwonej kartki, bo jego występ oceniam pozytywnie, ale widać było, że przy tej sytuacji już każdy następny faul byłby to, że spowodowałby, że dostałby czerwoną kartkę. Mamy teraz 4 mecze, które zostały w tej grupie. Mamy 3 u siebie i zrobimy wszystko, żeby jeszcze powalczyć, mimo że sami sobie utrudniliśmy tą sytuację. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jeszcze pytania? Dziękuję, miłego weekendu. Zapraszam na drugą część konferencji.